Kozienicka Gospodarka Komunalna informuje iż w związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w naszym kraju oraz aktualnymi zasadami bezpieczeństwa finał konkursu Wielka Zbiórka Makulatury w Gminie Kozienice pod honorowym patronatem burmistrza Piotra Kozłowskiego zostaje przełożony z 24 kwietnia na 22 maja. Jednocześnie informujemy, że pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian. Zbieramy makulaturę i w dniu finału, czyli teraz po zmianach w sobotę 22 maja, dostarczamy ją w godzinach od 8 do 12 do siedziby Kozienickiej Gospodarki Komunalnej przy ulicy Przemysłowej 15. Za każde 20 kg makulatury przysługuje jedna sadzonka drzewa lub krzewu ozdobnego. Osoba indywidualna może otrzymać maksymalnie dwie sadzonki. Osobom, które dostarczą powyżej 100 kg makulatury, Dodatkowo przysługuje jeden zestaw toreb do segregacji odpadów. Dla trzech osób, które dostarczą największą ilość makulatury, przewidziano nagrody rzeczowe. Przy jednakowej ilości zebranej makulatury o pierwszeństwie w przyznaniu nagrody decyduje godzina przekazania makulatury do punktu jej zbiórki. Spośród uczestników konkursu wyłonieni zostaną laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w kategorii najlepszy mieszkaniec gminy Kozienice. Oficjalne zakończenie konkursu i wręczenie nagród wszystkim laureatom odbędzie się w sobotę 22 maja o godzinie 12 na terenie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej ulica Przemysłowa 15.